W strajku uczestniczą m.in. kolejarze, nauczyciele, strażacy i lekarze pogotowia. Większość pociągów nie wyjechała na trasy, zamknięte są szkoły, a w Paryżu nie działa metro. Związki zawodowe szacują liczbę protestujących na ulicach miast na 1,5 miliona osób. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podaje, że w protestach wzięło udział około 800 tysięcy osób. W stolicy Francji doszło do zamieszek. Policja użyła gazu łzawiącego. Liczę na to, że reforma zapewni prawo do przejścia na emeryturę wcześniej niż obecnie. W innym wypadku w przyszłości urzędnicy celni będą pracować aż do 70 roku życia. Martwimy się o przyszłe pokolenia. Ta reforma polega na zagwarantowaniu dobrego systemu emerytalnego z dobrymi emeryturami odpowiednimi do naszego bogactwa narodowego. Strajk całkowicie sparaliżował Paryż i inne miasta. Tworzą się tam gigantyczne korki, bo wobec strajku komunikacji publicznej wiele osób zdecydowało się dojechać do pracy własnym samochodem. Wypożyczyłam samochód, ponieważ nie jest pewne, że mogę dostać pociąg z Montpellier do Narbonne, czyli tam, gdzie jest mój samochód. Używam dziś Weliba, bo nie działa metro. Szukam działającej stacji. To już czwarta niedziałająca stacja na mojej drodze. To jest zbyt skomplikowane, aby jechać autobusem lub metrem. Jedna linia jest otwarta, a druga nie, więc postanowiłam pójść pieszo. Pracownicy kolei mają zakończyć strajk w dniu dzisiejszym. Tymczasem związki zawodowe działające w paryskim operatorze autobusów i metra zapowiedziały, że ich protest potrwa do poniedziałku. Słyszałem, jak prezydent Emmanuel Macron powiedział, że przechodzimy do drugiej fazy, która ma polegać na większej liczbie gestów adresowanych do społeczeństwa. Ale potem, pomimo strajku wielu grup zawodowych, słychać tę samą odpowiedź: nic nie zmieniam. Najwyższy czas, żeby to się zmieniło. Nadszedł czas, aby prezydent nas posłuchał. Prezydent Macron forsuje reformę, która ma uprościć francuski system emerytalny, który obejmuje ponad 40 różnych planów z różnym wiekiem emerytalnym i różnym poziomem świadczeń. Obecny system pozwala m.in. pracownikom kolei, marynarzom, a nawet tancerzom baletu opery paryskiej przejść na emeryturę 10 lat wcześniej niż większości innych grup zawodowych. Natalia Wierzbicka, Telewizja Republika.